natrafiłem się, przepiękne są tu mam ilustracje, no mistrzostwo świata. Jest opowiadane o Joachimie, o Annie. To samo jest u Marii Waltorty, podobnie pokazane. Posłuchajcie, jak wyglądało poczęcie. Bo tu oni byli, Ewa, w świątyni. Widziałam, jak Joachim i Anna w zachwycie ściskali się. Nieliczne mnóstwo aniołów otoczyło ich, którzy lśniącą wieżą, jakby z obrazów litanii loretańskiej wziętą, nad nimi się unosili. Tu jest taki piękny obraz, wieża Dawidowa. Skąd to się wzięło w litanii? Nie? I nasi ojcowie mają podkłady teologiczne, nie? My nie mamy po prostu nic. Zniknęła wieża pomiędzy Joachimem a Anną, a oboje otaczał blask i wielka chwała. Widziałam zatem, że niebo się nad nimi otworzyło. Widziałam też radość aniołów i Trójcy Świętej i związek tejże z poczęciem Maryi. Oboje byli w stanie nadprzyrodzonym. Gdy się ściskali, blask ich otaczał, dowiedziałam się, że jest to poczęcie Maryi, a zarazem, że Maria została poczęta tak, jakby poczęcie odbywało się, gdyby nie było upadku pierwszych rodziców. Zaznaczam, takie orędzia mieli w V wieku Kościoła, w VII były, w VIII. Joachim, to byli świątyni. Joachim, Anna, chwaląc Boga, doszli potem aż do wyjścia, wyjść następnie pod wysokim łukiem, podobnym do kaplicy, rzęsiście oświetlonym. Przyjęli tutaj kapłani, którzy ich też odprowadzili. W świątyni wszystko było otwarte i plecionkami z liści owoców przysyłane. Nabożeństwo odbywało się pod gołym niebem.